Hej, cześć, siemanko, Dagonia z tej strony. Witam was już w piątym odcinku z Nostalgicznej Przygody. Tak, piąty. Tak, piątym. W poprzednim odcinku dokończyliśmy sobie domek, jak dobrze pamiętacie. W ogóle dziwnie mi się teraz widzi, że tu mam monitor, tak jakby mam przerzucony w poziomie ekran, kamerę i tak dziwnie mi się patrzy, powiem wam szczerze, ale dobra, przyzwyczaję się. I tak, w poprzednim odcinku dokończyliśmy sobie lekko budowę domku, teraz przypalamy piach, skończymy przypalać piach na szkło, dokończymy budowę domu całkowicie. Myślę, że zrobimy szklany dach, jednocześnie dziękuję za komentarz, tu się pojawia, od Artistika, tak, odpowiem ci od razu, z moimi zębami już jest dużo lepiej, chociaż jeszcze mam kilka niestety do wyrwania, ale już jestem umówiony ze stomatologiem, więc już wszystko będzie ogarniane na dniach na spokojnie. Dalsza rzecz jest taka, że dzisiaj zrobimy pomnik z okazji 500 subskrypcji. Jestem niemile, ja to chciałem powiedzieć, jestem mile zaskoczony, bo jest nas już 562 osoby. To mega mi się podoba, naprawdę jestem szczęśliwy, motywuje mnie do tego, żeby dalej to robić. Jednocześnie niedługo będzie kolejne 5 odcinków na kanale. I będziemy zmieniać wersję. W wersji zrobimy przeskok już dosyć spory, bo chyba jeżeli się nie mylę, to do wersji beta 1.9. Albo 1.8. Do tej, w której pojawiły się villagerzy, no. Bynajmniej. A tymczasem co? Wpada intro i resztę rzeczy będę mówił już w grze. Tak więc hej, witam was już z powrotem po intrze, jesteśmy w grze, jak widzicie tutaj mamy dokończone to, co robiliśmy z domkiem. Dzisiejszy plan odcinka jest taki, żeby wyłożyć ściany szkłem i zacząć robić dach. Jednocześnie plan też jest taki, żeby nad tą 400, nad tą 400 albo obok zrobić 500, tylko że nie ogarnąłem sobie jeszcze, tak jak wspomniałem w poprzednim odcinku, co miałem zrobić, to czego nie zrobiłem, to nie ogarnąłem sobie, jak dobrze zrobić piątkę w Minecrafcie. Więc będzie dosyć ciekawa budowa tej piątki. Chociaż poczekajcie. Raz, dwa, trzy. O Jezu, zmarnuję szkło. Brawo dla mnie. Nie ma tutaj jeszcze jedwabnego dotyku, żeby szkło sobie zebrać. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Wiecie, bo to chyba tak wyjdzie, nie? Raz, dwa. O, jednak udało się zrobić piątkę. Dobra, to jednak potrafię ją zrobić w Minecrafcie. To nie było tematu. Tylko, że w drugą stronę, czyli ten klocek i ten klocek do zamiany. O, i elegancko. Wygląda jak piątka? Powiedzmy. Bardziej bym chyba się skusił, że wygląda jak dwójka. Może być z trochę takim lekkim wydłużeniem może? O, takiego? Ewentualnie może nie tu, a chociaż samą tą stópkę. Dobra, uznajmy po prostu, że to jest piątka i tak to wygląda. Generalnie wracając do tego, co wspomniałem na początku, jest to już piąty odcinek. O, jeszcze pięć przed nami i jeden stream i przerzucamy się na wersję, gdzie pojawili się pierwsi villagerzy. Czytajcie bodajże, jeżeli się nie mylę, to pigliny. Jeżeli się mylę, to możecie poradzić mi w komentarzu. Jednocześnie jak to nagrywam, znaczy ten odcinek jest, o Jezu, mamy 30 listopada. Na jutro, czyli na 1 listopada pojawi się ten odcinek. 1 grudnia, przepraszam. A miał generalnie 1 grudnia pojawić się już odcinek z naszej serii zimowej, grudniowej. Ale niestety, przyznam się szczerze, przez swoją głupotę i niedopatrzenie, nie zrobiłem wszystkiego na czas, więc pierwszy odcinek pojawi się po prostu 2 grudnia, czyli w sobotę na kanale, a reszta będzie systematycznie pojawiała się już codziennie po jednym odcinku z Wintera i co drugi dzień prawdopodobnie będzie nostalgiczna albo co trzeci, jak również co ileś tam właśnie dni będzie się jeszcze pojawiał Battlefront. Muszę to sobie wszystko tak jakby jeszcze rozplanować, wiecie o co chodzi. Wracając, tak jak powiedziałem, z moimi zębami już jest wszystko lepiej, ale nie zmienia... O Jezu, jaki lag. Ale nie zmienia to faktu, że i tak polecam wam dbać o uzębienie, to bardzo, bo to jest rzecz podstawowa. Od tego się bierze wiele tak naprawdę chorób.
tak jak mi to stomatolog tłumaczył, jakich to wam nie przetoczę. Bynajmniej jedna główna to jest po prostu próchnica, która nie jest za ciekawa. O, jest piesem, jest piesem, ja mam kości. Mamy kości. Widzicie, skrzynka, kości. Jest piesem, miałem sobie oswoić go w następnych odcinkach. Mamy kości, mamy 7 sztuk kości. Czy jak sądzicie, uda nam się go oswoić, czy nie? Uda nam się Benka oswoić. Generalnie jeszcze przypominam i proszę was o to, abyście w komentarzach... Jest! Mamy go! Benek, chodź, idziemy. Idziemy, chodź. To jest nasz pieseł Benek. Będzie nam strzeg domku, chodź. A tam jest jeszcze jeden. Może się uda, ale muszę mieć więcej kości, czyli będzie trzeba troszkę popolować w nocy. Benek, chodź tu. No chodź. A, Benek nie może wejść. Ja mogę go wepchnąć? Po prostu mogę. Dobra. Mamy Benusia. Gdzie ma kostkę? Se zje tak kości? Nie. Dobra, usiądź sobie przy domku, siedź tam. Więc będzie trzeba trochę jednak w nocy się pobawić, popolować na potwory, czego no boję się, bo ta wersja jednak nie była zbyt prosta do takich rzeczy. Ale no niestety, będzie trzeba spróbować. I wracając do dalszych rzeczy, dalszych planów, ja nie wspomniałem, zachęcam do zostawienia łapki w górę bądź w dół, w zależności jak materiał wam się spodoba. Jednocześnie do zostawienia subskrypcji na kanale, tam ten czerwony, ale teraz już szary przycisk. To motywuje mnie do tego, żeby dalej rozwijać tą serię i kanał, u was to nic nie kosztuje. Jednocześnie Orzeł rzucił mi wyzwanie, to może znać, ten może znać, cover piosenki pod tytułem 666 od zespołu Twoja Stara of Death. I Orzeł zarzekł się, że jeżeli do końca grudnia wbijemy 1000 subskrypcji, zrobi tego cover do siebie na kanał. 1 stycznia już wrzuci cover, więc liczę na was, widzowie. Jeżeli każdy z was w tym momencie wciśnie łapkę w górę i subskrypcję, proszę, głównie subskrypcję, to po tym odcinku z wyświetleń, które robicie teraz na kanale, powinniśmy być już blisko 700 subskrypcji, jak nie ponad 700, więc zachęcam, jeżeli podoba wam się to, co robię i bawicie się przy tym świetnie. Mam nadzieję, że tak, bo staram się, żeby wszystkie te odcinki były dobrze zrobione, żebyście mieli jak największą frajdę i przyjemność z zabawy. Tymczasem udało nam się zrobić ściany, więc lecimy zrobić sobie teraz... Znaczy, ja mam tyle drewna? Mam. Najwyżej będzie wymienna. Lecimy sobie zrobić teraz to, co mieliśmy zaplanowane. Czyli 500 na górze. A w międzyczasie powinno się przepalić jeszcze szkła więcej i zaczniemy robić szklany dach. Tylko że szklany dach myślałem zrobić nie taki kanciasty, jak cały ten domek, tylko bardziej taki wiecie, trójkątny, jak to jest w domkach villagerów. W obecnych wersjach Malo Minecraft, nie laguj. Teraz tak. Próbuję 2 pięterka z gipta wyżej, żeby zrobić od tego, co tu jest. Wyciągnąć to w taki sposób. O, no i znowu lag. No nie udało mi się tego do teraz ogarnąć, co się dzieje i co powoduje te lagi niestety. Więc prosiłbym was o wybaczenia. I teraz tak jak patrzymy, to tak. Okej. Okay. Czyli raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Dobra. Piątkę mamy zrobioną. Zostały jeszcze zera. Oraz dwa, nie? Brawo dla mnie. Mamy sobie zrobić podsadkę z dirta. To ja się zbiłem na głupi krzywy ryj jak idiota. O, nic nowego w moim wykonaniu. Jeżeli zauważyliście, śledzicie prawdopodobnie bardzo mocno te filmy. Zobaczycie, że nie jest to pierwszy raz, kiedy się głupio wywalam na twarz. O. 5, czy te 0 miały tutaj 2, czy 3? My na 3. Że tak będzie po prostu ładnie też to wyglądało. Tak, Dagon, marno i surowce. Tak, bardzo, bardzo mądre. Bardzo. Marnuj drewno, którego i tak nie masz dużo, ale widzę, że mamy noc.
Przydałoby się trochę popolować. Może nie zginiemy. Wiecie, uda mi się zrobić? A, uda. O Jezu, nie udało się podwójnej, ale udało się pojedynczą, to najważniejsze. Dobra, spróbuję znaleźć jakiegoś moba. Spróbuję go jakoś tam porobić, może się uda. To raczej będzie dosyć ciężkie. O Jezu, tylko nie szkier. Proszę. Tu mam mięsko, dobra. Błagam, tylko żeby mnie nie wyczaił od razu. Te szkielety w tej wersji strzelają z tych łuków, ała, jak z karabinów i zadają po jednym sercu. No już zanim go, myśmy go raz walnęli, on już nam zjechał dwa serca. Oczywiście nie wydropił wszystkiego, co by się mogło przydać. Dosyć bardzo tam widzę, chyba owca chodzi. Jest creeper. Pająk! Pajączek. Ała! Jeszcze bić nie chciałem. Jaki widzieliście to? Taki podły? Bo widzę, że dosyć ciemna jest ta wersja. Dobra, idziemy sobie dalej. Potrzebuję szkielety. Na pewno potrzebuję sporo szkieletów. Potrzebuję sporo szkieletów. O kur... Brawo dla mnie. Nie zauważyłem go. A tak słyszałem, że coś za mną dreptało, nie? Skupiłem na szkieletach. Prawdopodobnie widzieliście tego creepera dużo szybciej ode mnie. Ja po prostu jestem głupi i go nie widziałem. Widzę zombiaki. No tu jeszcze nie było tych małych zombiaczków. Ale jeśli mi pamięć nie myli, to był już zombie giant, tak zwany. Na niego była bardzo mała szansa, żeby on się w ogóle pojawił na świecie. W którejś wersji chyba nawet go usunęli. Umrzyj. I też. Nie. Jezu. Zbroja nam się już trochę obiła, przez co spadły nam też te. Generalnie udało się przeżyć dwa creepery. Jeden sobie wybuchnął, drugiego zabiliśmy. Na parcie. Oła. Patrzcie, widzicie, my nawet nie trafimy szkieleta, a on już nam dwie strzały wsadzi w łeb. Dobra, mam jedną kość. Żelaza oczywiście nie ma, gdy jest potrzebne, standardowo. Widzę znowu pająk, tym razem ci się nie dam podejść, uważaj. Dawaj tą pajęczynę. I myślę, że za jakiś czas może udamy się w kierunku tej pustyni jeszcze. Zobaczyć, co tam będzie. W sumie co tam będzie oprócz piasku, to nic, bo tu jeszcze nie było tych struktur villagerów. No! To trochę też mnie smuci, że ich nie było. Ale zobaczymy. Generalnie też wam zdradzę na szybko, że... Widzę cię. Nie wiem czemu, ale mam wrażenie, że creepery i znowu wybuch. W tej części wybuchały jakoś szybciej. Okej, jest jeszcze jeden. Mam mięsko, nie mam już mięsa, o kurde. Niedobrze. Nie! U serca, tam jeszcze szkielet jest. Fuck off! Chyba mnie zobaczył. Fuck off, o kurwa. Nie! Why? Dobra, chodźmy spać i wrócimy po tej itemy. Ale nas ten creeper obił. CO?! Lec... Co jest? Aha. A ja się zastanawiam, czemu nam się zespałnił... O Jezu, dobra. Już wiem, czemu nam się zespałnił. Oświetliłem dom twojego budowy. Wspomniałem o takiej podstawie podstaw, żeby oświetlić dom.
więc duże brawa dla mnie za mój pomysłowość. Na razie sobie oświetlmy to byle jak, po prostu żeby było. I dajcie mi jedzonko, ja spróbuję się położyć. Wezmę sobie siekierkę, jakbym miał się nam znowu jakiś mobek zespawnić. Widzę dużo, że dużo szkła już też mamy w miarę, ale na dach to będzie dalej za mało. Wiem, że będzie jednak trzeba iść znowu kopać. Czemu one nam się tu respią? Co jest? Wiecie co, może dlatego, że to jest jaskinia. Ale tyle się nic nigdy nie respiło, a teraz tak nagle się coś zrespi. Proszę, żeby nie. Błagam, żeby nie, bo się nie wiem. Patrz. Dawaj go, Benek. Dobrze. Dobry Benek. Dobry Benuś. O Boże, no nawet nie możemy się zdrzemnąć. Widzicie to? Żeby nam coś na ringie wyszło. Dobra, najem się, idę po itemy. Po prostu będziemy szukać jedzenia w ciągu dnia, a tymczasem Benek zostań. A ja robię chwalebną drogę po itemy. Kupię wam tego creepera i te szkielety. Tam gdzieś były nasze itemy. Gdzieś mam też tego pająka. Tam albo gdzieś tam. O cholera. O tutaj, dobra. Tu nas dopadł sukinkot. Fajt z dwoma pająkami. Na lagach. Jeszcze szkielet. Kurwa nie. Nie, 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 nie. Proszę, nie, nie, zostaw mnie, zostać nie! Ja tego w życiu nie zrobię. Bo jeszcze, o nie. I know. On chyba za tą górką był nasz domek. Jak mi się coś kojarzy. Więc nie powinno być problemu, żeby do niego dotarł. Prawda? Gorsze, że w tej części... A nie! Dwa szczęście. Chyba pomarł. Chyba szkielet trafił w creepera i creeper się na niego zagrował. Ale wiecie co mnie boli? Że albo gdzieś w tę stronę, albo w tę stronę jest nasz domek. Dobra, udało się. Znalazłem domek. Daleko nie musieliśmy jednak iść, był dosłownie w tę stronę, jak spojrzeliśmy wprost, tam są nasze itemy. Generalnie, jak sami widzicie, noce w tej wersji gry nie należą do łatwych, ani do przyjemnych. Bardziej się boję teraz tego, że jak znowu noc zacznie przychodzić, to my się nie zdrzemniemy. Bo nam się z automatu coś na twarz zespawni. No niestety, tak bywa. Przynajmniej dam radę odzyskać itemki. Jeszcze nie zniknęły. To o tyle jest dobrze. Podejrzewam, że nie wszystkie przedmioty odzyskaliśmy. Na przykład nie mamy klaty. Niestety. Ale mamy miecz. To najważniejsze jak dla mnie. Pochodnia, dobra. A nie, klaty też mamy. Dobra. O Jezu, jak się bałem, że klaty nie odzyskaliśmy. Ale kamienny miecz. Nie, jest i kamienny mieczek. Dobra. Chodźmy go wykończyć na tej śmince. Jednak przyda się trochę jedzonka, mam nadzieję, że nam da. Dobra, jedno. Generalnie mówię, będzie się trzeba udać na ten biom pustynny jeszcze w poszukiwaniu żelaza. Może tam będzie. Jednak tego żelaza, o tam mamy trzcinę cukrową, też warto będzie po nią pójść później. Ale bo jednak tego żelaza no mega nam brakuje. Sami zresztą widzieliście w poprzednim odcinku. Ktoś mi cały czas przysyła wiadomości na telefon o tej godzinie. Patrzcie ile wilczków. I w mi kości, mamy ich tylko 5. Kurde lag. Mamy ich tylko 5, a wilków jest raz, 2, 3, 4, 5. 7. Rodzina Benka przyszła.
Dobra, mamy kolejne dwa oswojone, super. Robimy sobie całą watachę piesów. Rodzina Benka. Chodźcie, chodźcie. Chodźcie, chodź, 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 chodź. Jeden już tu jest, jeszcze jeden został. To jest familia Benka. Ten się będzie nazywał Edek. A drugiego możemy nazwać trzeciego Bolek. Mamy Bolka, Edka i Benka. Mi tam pasuje. Dajcie mi to szkło. Tu mi wrzućcie mięsko. To sobie chociaż serca trochę podbudujemy. Tutaj 32 tego. Czy mamy jeszcze jakieś mięso? Nie mamy. Niezbyt mnie to urządza, powiem szczerze. No ale trudno się mówi, żyje się dalej. Okej, chodźmy dokończyć najpierw budowę jednak kulniczka z okazji 500 subskrypcji. Wiecie tak? Raz, dwa, trzy. Tak, na trzy było zero. Okej. Jakieś takie chyba niewyględne mi ono wyszło. Czekajcie chwilę. Dobra, 46 pochodni powinno wystarczyć na spokojnie, na to, żeby oświetlić i jeszcze trochę sobie tu przetrwać. Widzicie w ogóle, jaka rodzina Benka tam do nas zawędrowała. Chyba w odwiedziny zobaczyć, jak żyją. Jak Benek, Bolek i Edek sobie żyją. Dobra. W ogóle, jeżeli wam... Możecie też sobie dać tego w komentarzach nazwę, jak możemy nazwać te piesy. I tymczasem ja biorę się za oświetlenie. Nie! Mamy trzy serca na całą rozgrywkę. Nie mamy nawet jedzenia. To pójdziemy zapolować zaraz po skończeniu tego pomnika. Miałem zacząć kładzić dach. Ale jednak pójdziemy poszukać jedzenia. To jest taki priorytet priorytetów. Aktualnie. Nie chciałbym stracić całych, bo... No jednak, chociaż... Wiesz co, tak z drugiej strony myślę, że czy nie opłacalniej by było po prostu całościowo teraz się wyłożyć. I po prostu mielibyśmy znowu pełne full serca. Tak przed chwilą. Wiecie co? Myślę, że to nie może być takie głupie. Dobra, nie udało się zrobić tego. I mamy postawiony pomniczek z okazji 500, bariery 500 subskrypcji, moi mili widzowie. Jest nas już 565 dokładnie. Za co jeszcze raz naprawdę niesamowicie wam dziękuję. Jesteście po prostu wielcy. Dajcie mi mega motywację do tego, żeby tworzyć dalej te odcinki. A tymczasem ja idę polować. A w ogóle widzę, chyba wilki dopadły owce. Czy nie owce, a świnie. Tfu. Owce, no, owce. Ale po ile? Cześć. Nie mam kości dla ciebie. Szkoda. Bo chciałbym je mieć. Dobra, mamy dwa mięsa. To nam na jakiś czas, oczywiście nie długi, ale jakiś starczy. Ważne jest, aby tylko wilków nie uderzyć, bo to się bardzo źle skończy. Na przykład mieliśmy na nostalgii, Jampa. Swoją drogą, niedługo też prawdopodobnie wrócą jakieś streamy z nostalgii MP albo odcinki z chłopakami. Pamiętam, że mam tam cały czas dom do odbudowania, który spaliłem. Tymczasem co? Nadchodzi... No. Tamte lagi. Nadchodzi nam pomału noc. Dobra, dyski można sobie schować. Większość rzeczy można sobie odłożyć z powrotem do skrzyneczki, nie eku, przepraszam. Stawię sobie dirta, w sumie może wezmę 15 tych desek na razie, bo może gdzieś pomiędzy tym szkłem na dachu trochę tych desek? Jak by to mogło wyglądać w sumie, albo nie. Deski na razie nie, bo z desek będziemy robić kolejne piętro. Jedzonko, 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 szybko, jedzonko. Dobra, wolę zjeść i się położyć spać. Zobaczymy, co się stanie. Dostaniemy coś na twarz, czy normalnie? Normalnie, dobra, super. No to co? Bierzemy się do budowy, nie? Bierzemy się do budowy naszego zacnego dachu. Nie wiem, jak ta budowa nam wyjdzie, powiem szczerze, kompletnie. Mam nadzieję, że nie wyjdzie jak gniotek. W moim wykonaniu akurat jest bardzo możliwe, bo naprawdę nie potrafię budować w Minecrafcie i z tym się nie kryję.
lepszym budowniczym ode mnie jest już zdecydowanie Orzeł albo Migwaj. To mogą wam chłopaki potwierdzić. Zawsze w Minecrafcie robiłem właśnie takie kanciaki. Nigdy nie potrafiłem zrobić czegoś eleganckiego, ładnego. To by mogło się wyróżniać na tle wszystkich budowli. Chociaż kiedyś, ale to było naprawdę kiedyś jeszcze. Wtedy miałem serwer ze znajomymi na craft serwie postawiony, pamiętam. Udało mi się zrobić taką naprawdę dorąbaną willę dla hashtag adminów, wiecie o co chodzi, z kwarcą. Była ta wersja, gdzie w Minecrafcie się kwarc pojawił. Wiem, że nam zabraknie szkła. I czy tak bardzo nam tego szkła będzie brakować? Czyli znowu czeka nas wyprawa po piach. Ale to pewnie zostawi już na następny odcinek, ewentualnie ruszymy sobie go trochę w tym odcinku. W sumie to wyprawa na piach może być wyprawą na pustynię. Tak zrobimy, pójdziemy na pustynię. Na pustyni jest piachu sporo zresztą, więc będziemy mogli sobie piachu narąbać na pustyni. Może też uda się skraftować TNT, więc będzie to dużo łatwiejsze niż rozkopywanie. Tak myślałem, brakło nam szkła. Dobra, udało się zrobić podstawkę z dirta. Jak się robiło TNT w becie Minecrafta? To ja sobie to sprawdzę i zaraz do was wrócę. Dobra, jestem z powrotem. Już wiem, jak zrobić ten TNT. I brakuje nam piasku. Wiecie, czyli to było... Dobra, chodźmy nakopać trochę piachu. Zaraz będę to kminił. Wezmę sobie już stąd, nie będę tam specjalnie się gdzieś zagłębiał. Wezmę sobie tutaj, to będzie na przyszłość jakiś teren pod coś jeszcze. Ale szablon tu sobie zrobimy na jakąś budowlę przyszłą. Może coś na live wtedy wybudujemy w tym miejscu, albo zrobimy jakąś farmę. W sumie farma zboża by się przydała. Jeszcze nie spotkałem, nie dostaliśmy nigdzie ziaren zboża. Tych ziarenek minecraftowych. To pociesza mnie, że chyba tego zboża jeszcze w tej wersji nie było. Ale zostało wprowadzone później. Dobra, starczy nam chyba na razie tego piachu. No zobaczę, czy na pewno dobrze sprawdziłem crafting TNT. Jeżeli tak, to myślę, że już w tym odcinku albo w następnym wyruszymy sobie na pustynię. To piasek szedł na miejsca tych czterech, gunpowder szedł tutaj, no. Mamy na 2 TNT idealnie. Na jednego dosłownie gunpowdera nam brakuje. Mi brakuje aktualnie, no szkoda, nie mam już to w skrzyni, raczej nie. Ale i tak dobrze, że mamy ten piasek, bo przyda przepalić. Nie mamy tu już gunpowdera, prawda? Nie mam. 4. Szkoda. Mamy rośliny, mamy te. Znaczy, kokobinsy były w sumie już w Minecrafcie, więc i nasiona zwykłe też powinny. No, one lecą w takim razie. Tutaj nie ma zalążków trawy. Piszcie mi w komentarzu, jeżeli orientujecie się, z czego leciały te nasionka. No w sumie jednak się wymrał. O Jezu, nie mam zapalnić. No wybieraliśmy się na pustynię. Jednak, może teraz trochę lepiej to wyjdzie. Jeszcze mamy chwilę czasu. Przed nocą. Możemy się wybrać. Generalnie widzę, że mi się już skończył czas na nagrywanie. Więc spróbujemy wysadzić na razie tylko to jedno TNT. Jest tutaj blisko na pustyni i myślę, że będziemy kończyć już odcinek. W następnym odcinku będziemy kończyć też szkło i nasz domek i będziemy zbierać piach. Tak? Piach. Może uda się też znaleźć żelaza w końcu trochę. Też nam niemiłosiernie bardzo może pomóc. Najmniej jest glina. Z gliny się chyba dało już robić cegły w tej wersji, jeżeli też dobrze pamiętam. To był jeszcze sposób jeden na odpalenie TNT. Dokładnie, uderzenie łapką. Właśnie w teorii zmarnowaliśmy sobie 2 TNT.
Ale opłaciło nam się to, bo znaleźliśmy sobie cave'a. No chodź, chodź. Dobra. Znaleźliśmy cave'a. Opłaciło się wysadzić te dwa ten taki. Dobra, wracamy do domku. I w domku zakończymy ten odcinek. Przy okazji zdobędziemy sobie jedzonko i trochę skóry jeszcze. I co? I w następnym odcinku jednak zmienimy trochę plany. Dokończymy dach na pewno. Ale przeeksplorujemy sobie tę jaskinię. Może uda się znaleźć to wypragnione przeze mnie w końcu żelazo. To jest go naprawdę potrzeba duża. Ale nie mogę go cały czas zdobyć. I to mnie najbardziej denerwuje. Bardziej ile mamy krówek. Pamiętam? Tak, dobrze pamiętam. Dobrze to też zauważyłem. To była jeszcze ta wersja, gdzie zwierzęta się rozpiły na pochodniach. Blisko pochodni. Benek, Edek i Bolek. Dajcie znać, czy te nazwy piosów wam się podobają w komentarzach. Tymczasem co? Wchodzimy do domku. Zobaczmy nasze szkło, jak tam się przepaliło. W miarę dobrze. To wrzucimy tu jeszcze te 7 piachu. 7, stąd sobie weźmy tyle. To mamy razem 30. Podzielmy tak. 22. Robimy do 22. Dajmy 22. Zostało 6. Podzielmy na 3. Czyli po 25. Dziękuję. Szybka matematyka. W wykonaniu moim. Jakby inaczej. Dobra. To by było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się ciepło. I do zobaczenia w następnych. Bajo.